Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominika Bujara, jestem dietetykiem, zielarzem i fitoterapeutą. Dzisiaj, jako że już zbliża się okres Wielkanocy, no to wypadałoby coś powiedzieć o chrzanie, bo to bardzo cenny surowiec fitoterapii, gdzie możemy zarówno korzeń, jak i liście stosować. No i powiem Państwu, po co i dlaczego z niego korzystać. Dziękuję wszystkim tym, którzy śledzą mój kanał, za to, że podobają Wam się moje filmiki. Bardzo mnie to cieszy. No i zapraszam do subskrypcji kanału. No a teraz już przechodzimy do meritum, czyli do tego, gdzie można wykorzystać korzeń chrzanu. Tu widzimy, jest dosyć młody ten chrzan. Się tutaj poznać po tych listkach, że tutaj właśnie on rośnie. I dlaczego warto w ogóle korzystać z korzeni chrzanu? Bo wiemy, że to oczywiście tutaj nie tylko taka przysługa, że poprawia smak podanej potrawy. Przede wszystkim słynie ze swoich właściwości poprawiających trawienie, ułatwiających przyswajanie składników odżywczych znajdujących się w pokarmie, który spożywamy. Ma działanie żółciopędne i stąd mógłby być też wykorzystany jako zamiennik w terapii tutaj problemów z przepływem żółci. Sok właśnie z chrzanu mógłby nam zastąpić tutaj sok z czarnej rzodkwi, który właśnie pobudza pracę wątroby do tego, żeby pędzić żółć, więc mógłby być takim wsparciem. Oczywiście jest on bardzo bogaty w różne minerały, bo zawiera nie tylko potas, żelazo czy magnez, ale co ciekawe, zawiera też jod. No, jest bardzo bogatym źródłem witaminy C, dlatego też był kiedyś stosowany właśnie w terapii szkorbutu, tak zwanego gnilca. No i bardzo często robiło się różnego syropy na jego bazie, ale on też może zostać wykorzystany w terapii schorzeń układu oddechowego, stanów zapalnych, zatok. Bardzo świetne ma tutaj właśnie działanie i oczywiście to jest naturalny antybiotyk. Zawiera glukozynalany, takie substancje siarkowe, które mają silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. No i roślina jest w stanie sobie poradzić tutaj z gronkowcem, czy też innymi opornymi bakteriami w leczeniu, nie tylko schorzeń w przypadku stanów zapalnych układu moczowego, ale też i pokarmowego, układu płciowego, no i wcześniej wspomnianych nieżytów, właśnie zatok, mógłby być zostać wykorzystany. Tak jak powiedziałam, bardzo silny surowiec, dlatego też tutaj nie przesadzamy z spożywaniem chrzanu. Oczywiście najlepiej spożywać go w stanie świeżym, surowym, bo te, które niestety mamy w handlu, są poddane obróbce termicznej, pasteryzacji, no i one już nie będą wykazywały tutaj tego działania terapeutycznego. Musimy mieć świadomość tego, że tylko świeży surowiec, taki właśnie świeżo wykopany, utarty, który jest tutaj jeszcze połączony właśnie albo sokiem z cytryny, czy octem jabłkowym, które ma to działanie tutaj hamowanie tutaj utleniania witaminy C i innych cennych enzymów, on będzie miał właśnie najsilniejsze tutaj działanie terapeutyczne. I liście też możemy wykorzystywać. Jest też stosowany w schorzeniach układu ruchu, to znaczy w stanach zapalnych tutaj na przykład kuli, czy mięśni, czy stawów. Ma takie działanie bodźcowe właśnie, rozgrzewające, że usprawnia też przepływ krwi w danych miejscach. No i tutaj by mógł być wykorzystany właśnie jako w formie takich okładów. Oczywiście w dermatologii mógłby być też wykorzystany do tego, żeby rozjaśniać przebarwienia skórne. Tutaj by można jeszcze wykorzystać w tym celu różnego rodzaju kwasy, czy to kwas jabłkowy, czy też migdałowy. I wtedy by było takie silniejsze działanie właśnie rozjaśniające skórę. Także bardzo ciekawy surowiec, z którego warto korzystać. I tak jak powiedziałam, możemy go używać w formie takiej właśnie świeżo ucieranej, gdzie dodajemy sok z cytryny, gdzie dodajemy ocet jabłkowy i sól. Żeby złagodzić jego taki ostry smak, możemy dodać śmietanę.
albo też jogurt, coś, co po prostu zawiera tłuszcz, żeby też złagodziło tą ostrość. No i jak ktoś już wie i ma stwierdzone tutaj stany zapalne w układzie pokarmowym, to znaczy owrzodzenia jelit czy żołądka, no to oczywiście nie będzie tutaj nie będziemy tego tutaj stosować, no bo może się ten stan zapalny zaognić, może dojść do przekrwienia, no i oczywiście mogłyby takie wrzody zacząć nam kwawić, a tego byśmy nie chcieli. Więc tutaj ostrożnie z tym. Kobietom w ciąży i karmiącym też tutaj bym nie radziła spożywać chrzanu, bo to jednak jest dosyć silna roślina. A tak pozostałe, jak nie mamy tam jakichś takich poważnych stanów zapalnych w układzie pokarmowym, to jak najbardziej. Tutaj też taka maksymalna dawka dzienna 20 gram surowca, którą można sobie rozbić na dwie porcje, to znaczy po 10 gram. I takie coś można by właśnie zażywać w takiej formie terapii. Można też zrobić naleweczkę w taki sposób, że wyciskamy sobie sok z tej rośliny i stabilizujemy to spirytusem pół na pół. To znaczy mamy 100 ml tutaj soku, dodajemy też 100 ml tutaj spirytusu. No i wtedy zażywamy po łyżce przed posiłkami, to też takie jest ułatwienie tutaj, to co wcześniej powiedziałam, trawienia szczególnie tłustych potraw ciężkostrawnych, ale też jakbyśmy właśnie mieli jakąś taką poważną infekcję oporną na leczenie, no to moglibyśmy tutaj to wykorzystać. I mam nadzieję, że ci, którzy mają swój ogródek, no to skorzystają z tego potencjału, pójdą. Oczywiście jest to dosyć wymagające tutaj działanie, bo dużo łez się uroni przy tym ścieraniu chrzanu. No taki już niestety jest, no ale za to, jaki ma potencjał tutaj. I ja myślę, że warto tutaj mimo tego trudu, mimo tego, powiedzmy, męczenia się, jest naprawdę wiele plusów, które przemawiają za tym, aby sięgnąć po tą roślinę. No i później też możemy oczywiście liście wykorzystywać, gdzie moglibyśmy maceraty sobie robić, że zalewamy właśnie posiekane liście, jeszcze dajemy trochę odrobinę albo kwasku cytrynowego, albo soku z cytryny i zalewamy szklanką wody przegotowanej, zimnej na 6-8 godzin. I coś takiego byśmy mogli właśnie sobie też pić. I to też takie wsparcie właśnie tutaj, gdy mamy niedobory witaminy C, albo też, tak jak wcześniej było wspomniane, gdy mamy właśnie jakieś też dolegliwości takie trawienne, można by to spróbować do przemywania skóry. No i oczywiście w tych opornych infekcjach. Że myślę, że zachęciłam Państwa do tego, żeby spróbować sięgnąć po ten korzeń chrzanu. No i też chcę właśnie sobie ukopać jeszcze teraz przed świętami. Zachęcam Państwa do tego, żeby jednak korzystać z świeżego chrzanu, który mamy, a jak nie macie Państwo, no to ja myślę, że warto by go było zaprosić do swojego ogrodu, posadzić, no i korzystać później też przy kiszeniu ogórków między innymi, ale nie tylko. Także zapraszam Państwa bardzo do tego, żeby korzystać z jego bardzo cennych właściwości. To bardzo silny antybiotyk. Zostało to oczywiście docenione, bo jest za granicą bardzo znany preparat, który zawiera właśnie wyciąg z chrzanu i z nasturcji. No i oczywiście sprawdza on się świetnie właśnie w takich uporczywych infekcjach układu moczowego, czy też właśnie problemach takich, gdzie mamy często infekcje zatok, czy ogólnie po prostu jakieś stany zapalne infekcyjne w układzie pokarmowym. Także zachęcam Państwa do tego, żeby skorzystać. No i proszę zobaczyć, jak wygląda korzeń chrzanu. Oczywiście jest trochę pracy z tym, bo trzeba go umyć i wyszorować porządnie, ale oczywiście to jest najmniejszy problem, bo tak najbardziej problematyczne jest to później, że bardzo ciężko się go obiera, dużo łez poleci przy tym. Oczywiście udrożnią nam się fajnie zatoki, śluzy odejdą, bardziej będą śluzy nam schodzić. Także jest dodatkowa taka terapia w przypadku problemów takich z katarem czy z zatokami. Ale będziemy musieli się trochę napłakać, zanim skorzystamy z jego dobrodziejstw. Ale myślę, że warto trochę tych łez stracić, a potem przez jakiś czas móc korzystać z jego bardzo cennych właściwości.